Witam Was na moim kanale. Pewnie się mnie już tu nie spodziewaliście, że będę w ogóle cokolwiek nagrywać, ale jest odcinek. Ponad 2 miesiące temu nagrałem odcinek o nazwie Kończę z YouTube. Ten odcinek ma w tym momencie, jak to nagrywam, 116 wyświetleń, 8 łapek w górę, 1 w dół. I po prostu no... jest jeden z popularniejszych filmów na moim kanale, ale to nie jest to, co jest tutaj dziwne, bo tak średnio może na 20-30 no miałem chociaż jeden komentarz, to tutaj już mam 7 komentarzy pod jednym filmem. To jest przed 2 miesięcy, to przez 2 godzin, 1 miesiąca, 2 miesięcy, 2 miesięcy, 2 miesięcy, 1 miesiąca. No czyli dosyć, w sumie większość komentarzy jest dawno. No i co? Mam wam powiedzieć. No więc przejdźmy do tego, na początku tego odcinka. No w sumie to już początek minął, ale powiedzmy, że to jest początek numer 2. Czy coś takiego. Więc zajmijmy się tym, opowiem wam o Twitchu, bo mówiłem wam, się no na tym filmie, gdzieś mniej więcej w połowie zacząłem gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Nie zamierzam w ogóle nic nagrywać, bo przenoszę się na Twitcha. Właśnie, jeśli to słyszeliście, to dobrze, jeśli nie, to znaczy, że no po prostu, nie wiem, moja wina, ale na Twitchu nie nagrywałem kompletnie nic, nie robiłem żadnego live'a. A obserwujących mam, nie wiem ile mam, jest 5. I mogę jej przeczytać, co to jest, żeby było, żeby nie wiem. Po prostu mogę przeczytać, jeśli mi się wyświetlą. To jest od pierwszych. Stasiu UU 19 T0M 3K 3223 Ninja podłoga, Zaba podłoga, Pawelko O 33 i Karololex. Więc tak, to są moi obserwujący z Twitcha, nie wiem, może ktoś z nich ogląda raczej. Co najmniej 3 osoby z nich to są moi koledzy, więc po prostu nie wiem, pozdrawiam was, jeśli to oglądacie czy coś. Albo nie. Pozdrawiam wszystkich poza Stasiu U19. Bo czemu by nie? Albo. Więc tak, dlaczego nie nagrywam na Twitch? Pewnie większość z was od jakichś 2 miesięcy sobie zadaje to pytanie, no może w sumie. To pewnie nikt, ale... Nieważne. Po prostu, wiem tak, pewnego dnia chciałem nagrać streama na Twitchu. Nagrać streama, tak. Streamować na Twitchu chciałem przez PlayStation moje, które tutaj mam. O, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Nie widzicie go, ale uwierzcie, że tam jest. I no, próbowałem coś tam zrobić. Nie udało mi się coś tam zrobić. I mi się nie chciało po prostu później. A później już jak chciałem jeszcze raz spróbować, to mi się w ogóle coś popsuło i nie mam internetu na PlayStation, więc nawet nie jestem w stanie streamować na Twitchu. Więc mam pomysł. Plan, można powiedzieć, chociaż nie plan, bardziej... Nieważne, po prostu mam pomysł na to, jak bardziej rozwinąć mój kanał na YouTubie. I nie wiem, czy to na pewno będzie dobry pomysł. Większość z was może się zdziwić, może się nie zdziwić, nie wiem, jak tam chcecie. Czy wolicie się nie dziwić, czy dziwić, ale według mnie bardzo dobrym pomysłem, jeśli może nie dobrym pomysłem, chociaż nie wiem, czy dobrym pomysłem, jeszcze zobaczymy. Ale takie coś, co myślę, że będzie mi się przyjemnie nagrywało po prostu i nie będę musiał się zmuszać, bo jak już nagrywałem te ostatnie odcinki wtedy, to praktycznie mi się nie chciało tego nagrywać, po prostu nagrywałem to po to, bo miałem w tym momencie największe wyświetlenia w historii mojego całego kanału. Więc moim pomysłem jest po prostu nagrywać takie filmiki. W tym momencie nie będę w stanie za bardzo tych filmików nagrywać, bo no umówmy się, za bardzo nikt nie będzie chciał mi pisać komentarzy. A moim pomysłem na te filmiki jest po prostu coś takiego, że
Nagrywam filmik i wy mi piszecie komentarze. Ja powiedzmy, wybieram 5-10 komentarzy z jakimś fajnym pytaniem. Po prostu piszecie mi pytanie, a ja odpowiadam na to pytanie. Pytania mogą być dosłownie o wszystkim, jak co może być, na przykład, nie wiem. Powiedzmy, ktoś się mnie zapyta, nie wiem. Ile waży średnia dopiero co urodzona hiena? I ja szukam tego gdzieś w internecie. Po prostu odpowiadam to na YouTube. Po prostu byle jakie pytania, mogą być o wszystkim. Jeśli będę wiedzieć, to po prostu odpowiadam. Jeśli nie będę wiedzieć, to mówię, że nie wiem. I też odpowiadam. Na wszystkie pytania będę odpowiadać, ale póki co, jeśli jeszcze nie mam aż tyle po prostu widzów, w sensie też dwóch widzów odeszło, bo mam 106 subskrypcji, a miałem 108, przez to, że skończyłem. Prawdopodobnie to byli w miarę stali widzowie, co oglądali moje filmy, więc no, trochę smutno. Ale no cóż, trudno się mówi, no. Po prostu trudno się mówi. Może jeszcze kiedyś wejdą na mój kanał i będą oglądać, mam nadzieję. No to co? Przenoszę się na TikToka. Tak, dobrze słyszycie. Bo z tego, co widziałem, to naprawdę na TikToku jest strasznie prosto zdobyć po prostu obserwujących. I po prostu, jeśli już będę mieć, te, myślę, kilka tysięcy, a myślę, że to nie zajmie jakieś mega długo, patrząc na to, że w tym momencie mam 530 obserwujących na TikToku. Jeśli chcecie, to możecie po prostu wejść na mojego TikToka. Nazywam się Plasus Podłoga Pyly. No i tam też będę nagrywać głoski, takie różne pytania. Bo tam raczej będzie prościej, żeby ktoś mi napisał komentarz, przynajmniej tak mi się wydaje. No się nie wiem. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Więc jeśli pod tym filmem będzie, powiedzmy, co najmniej 5 komentarzy z jakimś pytaniem, to będę od teraz postaram się codziennie, naprawdę, przysięgam na, nie wiem, na co mogę przysiąc, co tu mam przy sobie, przysięgam na moją solniczkę, że będę nagrywać codziennie, może nie nagrywać codziennie, ale wrzucać filmy codziennie o 17, tak jak to było wcześniej, z tych 5 pytań. Jeśli oczywiście będzie 5 pytań pod każdym odcinkiem. Jakiś chociaż ciekawy, bo na przykład, jeśli będzie pytanie, nie wiem. Jakie może być pytanie? Nie, ale powiedzmy jakieś głupie pytanie. To po prostu to będzie bez sensu, jeśli będziecie mi zadawać jakieś bez sensu. Na przykład, pytaj, może. Już się gubię w tym wszystkim, po prostu. Teraz już jest koniec, więc powiem tak na sam koniec, że jeśli pod tym filmem będzie 5 komentarzy z jakimiś ciekawymi pytaniami, to będę robić serię na YouTubie z pytaniami i pod każdym filmem muszą być co najmniej 5 komentarzy z pytaniami, więc po prostu piszcie komentarze, mogą być nawet byle jakie pytania. Po prostu będę na nie odpowiadać, a jeśli nie, to będę nagrywać na TikToku. I to będzie po jednym pytaniu, bo tam TikTok się nagrywa krótkie. Głównie z tego, co wiem. No więc co? Ja byłem plampuś. Plampuś. Ja byłem prastuś. Nie wiem, kiedy jeszcze do końca ten filmik będzie na YouTubie, a ja to nagrywam 22 kwietnia. Prawdopodobnie będzie jutro już. Albo dzisiaj w sumie. Chociaż nie, już trwa 10 minut, a taki film z kamerką to długo się nie wrzucać. Może go wrzucę w północ. Ciekawe, kiedy będą pierwsze wyświetlenia. Mój laptop już wariuje przez to, że mam telefon do niej podłączony. O co? Może jeszcze pokoczyłem pół minuty, chociaż tak nie zrobiłem na filmach kompletnie nic. Ale możemy poczekać do tych 10 minut, no to ja nie wiem. Kończę, bye bye, żegnajcie. Zostawiajcie pod spodem komentarze, łapkę w górę, subskrybujcie. Ale przede wszystkim komentarze, bo chcemy rozpocząć naprawdę nowy etap na tym kanale. Może nawet nowy kanał zrobię. I to było nie głupie, żeby od nowa
zacząć, bo teraz to trochę słabo na takim kanale starym, gdzie jest dużo różnych filmów. Świętych. Ale dosyć. Więcej powiem może w odcinku jutro. Żegnajcie.